Wilkowisko, Tratwa, tam koniec coś nie angażuje się, co to jest? Rynek tam? Krakowski. Krakowski rynek. Na krakowskim rynku. Wisłostrad. 3, 2, 1, impro! Jak to zmierzę, noce białe obłoczki. Fajnie. Bardzo lubię fałszy. Mogę panu przeszkodzić? Długo pan już czeka? Minutę. Strasznie jest pan obsrany. No od wczoraj. Panie, musi pan tak grać, tam na wieży nie można trąbić, po prostu zagłusza pan wszystko. Słychać? Słychać, no. Ja zamiast grać hej, na autogram, to co pan? Może byście się zdali. Czy to możemy pójść na wieżę, to ja z panem by pograł, to co pan gra? To niech pan ze mną idzie. A ja się też załapię? Jestem który. Pan niech słucha na dole, czy dobrze słychać? Dokładnie. Nie, zaraz, schodzimy w dół. Mówię, że idzie w drugą stronę. Halo! Halo, widać mnie, tutaj jestem! Jesteśmy jeszcze na parterze, halo! Tutaj! Gdzie? Tutaj! A! Jeszcze idziemy. Dobra, pięterko. Jesteśmy. Cześć! Cześć! Ale malutcy jesteście, no! Panie Leszku, no jak cię mogę? No, czuć ja dobrze? No czuć tę miodową absolutnie. Nie, no, nie może tak być. Panie Piotrze! Co jest źle? Nie, ale żeby nie było. Bardzo dobrze. Ale ja bym chciała, żeby pan po prostu w tej roli, wie pan co, więcej takiego bym powiedziała Jamesa Bonda. Proszę pana, takiego, wie pan, przyczajka. Pan jest jakimś agentem, rozumie pan? Pan to wszystko rozkminia, rozumie pan? I z jakimś takim, wie pan, charakterystycznym, nerwowym tikiem. Żeby pan to grał. Rozumie pan tę rolę, nie? Rozumie pan. Panie Robercie, po prostu... Nie no, bo ja mam w tej chwili, że jest to bez rania, w ogóle nic nie czuć, no. Ciężko mi jest się wczuć. To nie czuć. Proszę pana, panie Robercie, pan bym chciała sprawdzić, bo to taki pomysł mi wpadł teraz, wie pan, jak patrzyłam na pana, i żeby pan się poczuł kobietą z brodą. Rozumie pan, w tym duchu, żeby pan grał. Rozumie pan, że jest pan mężczyzną, ale jednak jest pan kobietą. Rozumie pan to? To jest wyzwanie, proszę pana, to jest wyzwaniem, żeby pan grał. Nie wiem, czy nie przesadzę, panie Leszku, ale ja po prostu widzę w panu wielki talent. Wielki po prostu. Proszę pana, ja bym chciała, żeby pan się czuł, rozumiesz pan, jak na wodę w Wilu. Po prostu połąski taki, wie pan. Niewidownie. Rozumie pan? I właśnie a propos widza, żeby po każdej kwestii takie oko do widza, żeby... Oko do widza, nie? Gramy, proszę bardzo. Do głowy?
Masz za twardy cios! Nie podobasz się kobieto! Może zaśpiewamy to na górze wieży. Tak myślę, zmięknie koleś! Za mną, panowie! Przekaż na gole! Tu masz słuchawkę. Ja już dochodzę! Hej! Jestem! Jest pan błyskawiczny. To płatny. Halo! Ty, stej tu! Ty co nie pluj skóry, tak? Nie, stop, stop! Ja bardzo przepraszam. Nie. Nie, mnie się coś pomyliło, absolutnie. Absolutnie mi się to pomyliło. Panie Leszku. To było oko, no. Było co? Panie Leszku, ja to zauważyłam w tym momencie, to po prostu pan musi być takim, proszę pana, super bohaterem, takim, proszę pana, Spider-Man, rozumiesz? No, Spider-Man po prostu, Spider-Man, człowiek guma, coś w tym stylu, prawda? Chyba, wie pan co, jakiś duch do mnie przemówił, pan będzie różnymi bohaterami. Żeby pan był po prostu różnymi bohaterami, proszę pana. Z panią, z bohaterem, z problemem. Z kilkoma problemami. Spider-Man, to naprawdę ważne. Uwaga, pani reżyser. Sytuacja jest taka, że pan grający na wieży wariackiej to strażak. To w opinii Polaków to taki super bohater trochę nas. Świetnie! Brawo! Panie Robercie, a propos nic nie mówię. Pański bohater będzie za wszelką cenę chciał coś powiedzieć, ale nie będzie mógł. Ale co to autor? Ja to załatwię, także proszę jakoś brzuchem, jakoś się starać wydobyć ten dźwięk, ale nie ustami. Wszystkie środki, proszę tutaj, wie pan, ciało, to wszystko, bo nie, proszę na migi, jak pan chce wydobyć z siebie ten tekst, ale nie, może pan taką ma pan... Wyzwanie! Tak! Nie no, Piotr, dobrze przecież. Mi się to bardzo podobało i zobaczyłam w tym taki romantyzm. Ja bym chciała zobaczyć panu, pan ma takiego bohatera, pana po prostu rzuciła miłość pana życia. Pan się z tym nie może poddać. Tak, przywołuje się pan do porządku, ale niestety ból jest silniejszy. Gramy! Co się tak patrzysz? Co się patrzysz? Co się patrzysz? Co? 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 Łapy! Gram tu! Minutę stoję! Minutę stoję od wczoraj, tak! Na stranę mam, tak! Tak! A, jednak może mówić, tak? A kto? Ja? O Jezu! Jestem nagle! Nie ciesz się, bo przyszedłem po ciebie! Ha ha ha!
Czekaj, uzdrowię go. Mam tę moc. Możesz mówić. Ale tylko z półgłoski. Zrozumiemy cię. Co cię tak leczyło? Zdrowicielu! Nie, nie mówi! Dobra! Dodaj samogłoski. Spółgłoski uznamy. Ładny masz mundur. Samogłoski. Tak, miło.